Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, absolutorium ma pan dzisiaj w kieszeni, koalicja ma większość w sejmiku, ale myśli pan, że opozycja będzie za, czy zwyczajowo przeciw? Czy jak ja pamiętam, a trochę tych lat już, można powiedzieć, jako marszałek pracuję, to było różnie. Najczęściej jest opozycja jest przeciw, ale czasem bywało tak, że część opozycji się wstrzymywała. Z tym, że to nie ma praktycznie żadnego znaczenia, bo wstrzymanie się w sytuacji konieczności uzyskania absolutorium, są głosy za, muszą przeważyć głosy przeciw i wstrzymujące się. No panie marszałku, a tu może argumentem będzie to, że w raporcie Regionalnej Izby Obrachunkowej samorząd województwa znalazł się wśród 13 takich samorządów, które zdaniem RIO mogą mieć problemy finansowe. Tak, rzeczywiście byliśmy wytypowani jako jeden z tych samorządów, które mają duży poziom zadłużenia i tutaj trzeba to przyznać, że ten poziom zadłużenia na poziomie 55,5% w stosunku do tego, co zwykle bywało w poprzednich latach, jest już dużym poziomem. Tym, że trzeba pamiętać, że granicą tej bezpieczeństwa jest 60%, jak również to, że w budżecie 2012, a mówimy przecież o budżecie wykonaniu 2011, podjęliśmy już zdecydowane kroki, żeby tą sytuację poprawić i po raz pierwszy budżet 2012 zaplanowany jako zrównoważony, co będzie skutkować zmniejszeniem się tych wskaźników. Panie marszałku, gdy się rozmawia z politykami opozycji, to można usłyszeć, że mogą być problemy z realizacją pewnych inwestycji, na przykład Moszną. Można też usłyszeć takie wizje dość czarne, że będzie konieczność pokrycia innych zobowiązań, na przykład długów WCM-u. To jest czarnowidztwo, czy rzeczywiście istnieje takie ryzyko jeszcze do końca tego roku? Ja myślę, że to jest czarnowidztwo i bym powiedział takie myślenie trochę życzeniowe, opozycyjne. Skądinąd trzeba nad tym ubolewać, bo jeśli mówimy na przykład o WCM-ie, to WCM rzeczywiście w ubiegłym roku odnotował stratę powyżej poziomu naliczonej amortyzacji, ale już takie, można powiedzieć, działania zdecydowane, które podjęliśmy w stosunku do dyrekcji WCM-u, skutkują tym, że WCM systematycznie w tym roku poprawia w stosunku do roku ubiegłego wyniki, ale też trzeba pamiętać, że WCM ma nieuregulowane, niezapłacone z Narodowego Funduszu Zdrowia nad wykonania. To są ciężkie miliony złotych, których spodziewamy się, że będą rozstrzygnięte pozytywnie w tym roku przez sąd. Czyli jest szansa, że te pieniądze wpłyną. Oczywiście jest szansa, że te pieniądze może nie w całości, tak jak poziom roszczeń jest, ale wiele milionów powinno wpłynąć. Dzisiaj na sesji stanie też temat specjalnych stref demograficznych. O co konkretnie chce pan poprosić sejmik? Jakiego typu delegacji potrzebuje zarząd województwa? Ja powiem w ten sposób. To jest tak znaczący program, tak ważny program dla regionu, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy go realizowali, można powiedzieć, pod szyldem partyjnym czy pod szyldem zarządu województwa. To jest program, który powinien, ja myślę, oczekuję tego, jednogłośnie poprzeć cały sejmik, bo to by znaczyło, że dostrzegamy wagę problemów związanych z wyludnianiem się naszego województwa, że dostrzegamy oto problem, że za 10-15 lat może nas być już tak mało, że wtedy dyskusja na poziomie władz warszawskich może się rozpocząć, a co dalej z województwem opolskim. I taki sygnał powinniśmy dać, jak również to jest pewien element wsparcia dla zarządu, że jeśli będą potrzebne określone środki, które wymaga dalsza realizacja i przygotowanie programu, to one nie będą kontestowane. Chcę zresztą uspokoić wszystkich. Te środki nie przewidujemy z budżetu województwa. Przewidujemy je do wykorzystania z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tam są środki na realizację takich, można powiedzieć, pilotażowych, prospołecznych programów. Ale mówi pan teraz o pieniądzach już na realizowanie programu, czy na te etapy, na etap ekspercki przygotowania? Na etap przygotowawczy oczywiście, bo pewno pan zaraz zapyta, a skąd te naprawdę duże środki na realizację programu? No to za moment, ale spytajmy najpierw, skąd te jakby mniejsze teraz? Czy wiemy już, ile to przygotowanie będzie kosztować? No trudno powiedzieć, czy w tym momencie to jest na pewno 100 000 złotych, to jasno trzeba powiedzieć, ale one nie będą, tak jak już mówiłem, z budżetu województwa.
będziemy uruchamiali specjalny program w ramach kapitału ludzkiego. Tutaj rozmowy się już toczą i to będą środki unijne, które w całości, w 100% pokryją te, nazwijmy to, ekspertyzy, które są niezbędne, prawne ekspertyzy ekonomiczne, finansowe, ale także prace zespołów związanych z przygotowaniem programu. Kapitał ludzki, czyli te pieniądze, które mają w dyspozycji wojewódzkie. Wojewódzkie Urząd Pracy, dokładnie tak. No właśnie, a te kwoty takie docelowe, czy chociaż mamy wstępną wizję, ile to może kosztować? Więc ja bym przestrzegał przed takim myśleniem, zaczynania myślenia od ile to będzie kosztować. Panie redaktorze, ja króciutko powiem tak. To jest program wielowątkowy, wielopłaszczyznowy. On jest w tej chwili na etapie po konsultacjach w Warszawie z czołowymi ekspertami z dziedziny demografii, z dziedziny polityki społecznej, z dziedziny finansów, ekonomii. Jeśli wymienię tylko takie nazwiska jak profesor Czapiński, prawda, diagnoza społeczna, autor diagnozy społecznej, profesor Szlachta, regionalnawca i znawca problematyki środków europejskich, czy Centrum Adama Smitha, prezydent Sadowski, pani profesor Tomaszewska. I muszę powiedzieć, że ci eksperci na spotkaniu w ubiegłym tygodniu, z którym miałem w Warszawie, wyrazili ochotę, wolę nawiązania współpracy eksperckiej związanej z, po pierwsze, i to jest punkt wyjścia, analizą prawną, w jakim kontekście specjalne strefy demograficzne wymagają istotnych zmian prawnych. Bo wymagają. Jeśli będą elementy naruszające konstytucję, te elementy będziemy eliminować, bo to mamy bez szans, żeby oczywiście to przeforsować. Natomiast pozostałe sprawy będą w zależności od tego zakresu, który się stanie, kalkulowane, oceniane pod względem kosztowym. I chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, z jakich środków ten program, jeśli będzie przyjęty jako program pilotażowy, z błogosławieństwem rządu, władz państwowych, w województwie opolskim, to będą środki przede wszystkim z Unii Europejskiej w ramach edycji budżetowej 2014-2020, więc to jest taka perspektywa, środki z budżetu państwa wtedy, środki samorządów i środki prywatnych biznesmenów, pracodawców. To są te cztery źródła finansowania. Program, tak jak powiedziałem, opiera się o cztery pakiety. Pakiet żłobkowo-przedszkolny, zróżnicowany poziom opłat w zależności od ilości dzieci, może trzecie dziecko bezpłatnie, dalej degresywne opłaty w zależności od dochodowości rodziny. Pierwszy pakiet. Drugi pakiet edukacyjny związany jest z pewną rozbieżnością rynku pracy, ofert pracy i oczekiwaniem rynku pracy, czyli pewne, powiedział, przewartościowanie w sferze wykształcenia zasadniczego i wyższego. I zmiana profilu, tak. I zmiana pewna profilu, dokładnie tak. Trzeci pakiet, najważniejszy, pakiet praca, czyli zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc pracy, czytaj, nowe inwestycje, dużo nowych inwestycji. Nowe miejsca pracy powstają tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z nowymi inwestycjami. To jest pakiet ochrony pracy kobiety po urlopie macierzyńskim, po wychowawczym. To jest kwestia zróżnicowania podatku, nie płacę podatek tylko za siebie, ewentualnie wraz z żoną, ale podatek dochodowy, taka jest propozycja, płacony na członka rodziny, podobnie jak we Francji. To jest kwestia dostępności mieszkań, powtarzam, dostępności mieszkań, trwałej polityki mieszkaniowej państwa, wspomagania młodych małżeństw co do mieszkań i pakiet tak zwany Złota Jesień adresowany do starszych ludzi. No panie marszałku, sporo zadań, sporo też problemów prawnych, skoro nie chce pan mówić o pieniądzach, bo to dopiero policzymy, no to taki choćby problem prawny, mówi pan o tym, żeby no choćby ujednolicić opłaty żłobkowe. Tymczasem mamy taki system, w którym no nie ma podległości samorządów. To nieraz się przekonywaliście, że zarząd województwa na przykład forsował politykę w zakresie zielonej energii, a samorządy mówiły nie. I tu może być podobnie. Wy zaapelujecie, obniżamy stawki w przedszkolach, żłobkach, a samorząd jeden czy drugi to mówi, nie polega nie na obniżeniu tylko. To jest kwestia przede wszystkim zróżnicowania, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy samorządy gminne bogate i biedne. Przecież te biedne nie są w stanie dopłacić do żłobków, przedszkoli takich środków, jak mogą te bogatsze. W związku z tym to powinno być takie rozwiązanie, że płaci się w sposób ustalony, a tą różnicę
między faktyczną, można powiedzieć, kosztami pokrywają środki z kapitału ludzkiego ze środków europejskich. Taka jest idea realizacji wsparcia młodych rodzin, młodych dzieci w żłobkach i przedszkolach. No tak, a dyskusja na ten temat dziś na sesji sejmiku, relacje oczywiście na antenie Radio Opole. Zobaczymy, czy politycy opozycji dadzą się namówić do tego, jak pan mówi, ponadpolitycznego poparcia. No tak, to rozumiem. No myślę, że oczekuję tego, bo rzeczywiście to nie ma wymiaru politycznego, to jest wymiar przede wszystkim regionu, problemów regionu, tych już od wielu, wielu lat trwających, te problemy przecież są znane i te problemy będą dalej się nasilały. A początek sesji sejmiku o godzinie 10. Naszym gościem był dzisiaj marszałek Józef Sobeska. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję.